No to jeżeli Ediemu uda się tę piłkę nad murem przenieść i ona będzie leciała w światło bramki, to piekielnie trudne zadanie czeka Michała Gliwę. Edi 1-0! Pogoń Szczecin w 36 minucie obejmuje prowadzenie, a gola strzeli oczywiście Edi Andradina. Myślę, że bez względu na to, czy ten mur byłby szeroki czy wąski, nie byłoby szans. Idealnie uderzona piłka, perfekcyjnie, mimo swoich 38 lat, ciągle to, co robił dobrze, robi bardzo dobrze, więc tak jak już wspominaliśmy, podobna figura jak Tomek Frankowski w Jagiellonii. W tych trudnych momentach to on ma decydować o losach meczu, to on ma strzelać bramki i mimo swoich lat ciągle tak dobrze jak wino. Nie mam pytań. Piękna bramka, idealnie uderzona. Bramkarz bez szans. No tak, idealnie, w momencie, kiedy idealnie. Gliwa mógł zareagować, to znaczy, piłka już zmierzała, znaczy, ja odchodziła szczerze, jeszcze że w takich sytuacjach się zastanawiam, czy nawet nie lepiej nie ustawiać muru.